Szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo zapraszam do wielkopostnych rozważań opartych na Księdze Lamentacji. Ta księga nawiązuje do wydarzeń z roku 586 przed Chrystusem, kiedy to Babilonia najechała na Jerozolimę, zniszczyła święte miasto, a także serce tego miasta, czyli świątynię. Mnóstwo ludzi zostało deportowanych, wziętych do niewoli, pozostała tylko garstka. Odkrywając Księgę Lamentacji, wyobraźmy sobie, że jesteśmy reporterami, którzy przyjeżdżają do miasta zniszczonego przez wojnę. Możemy tu posłużyć się obrazami Warszawy zniszczonej po II wojnie światowej albo zdjęciami na przykład z Syrii. Widzimy zburzone budynki, przesypane przejścia, ulice, drogi. Dostrzegamy zrozpaczonych ludzi, którzy płaczą, lamentują po utracie swoich najbliższych, swoich domów, swojej małej ojczyzny. Dramat wojny i dramat zniszczenia. I teraz ten zewnętrzny obraz staramy się przenieść na rzeczywistość duchową. Uświadamiamy sobie, jaką potężną siłę ma grzech. On może prowadzić do zniszczenia naszej duchowej świątyni, nas samych. Święty Paweł napisał, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w was, świątynia Boża jest święta i wy nią jesteście. Co więcej, grzech ma taką moc, że może doprowadzić do jeszcze większej tragedii, utraty nowego, niebiańskiego Jeruzalem, czyli nieba. Grzech śmiertelny, grzech ciężki może doprowadzić nas do wiecznego potępienia i to jest największa tragedia. Księga Lamentacji zaprasza nas do tego, abyśmy po raz kolejny na nowo spojrzeli w nasze sumienia, abyśmy odrzucili grzechy i weszli na drogę nawrócenia, na drogę przemiany. Księga Lamentacji składa się z 5 rozdziałów i ma strukturę koncentryczną. Oczywiście w różnych rozdziałach pojawiają się podobne motywy, ale najogólniej można powiedzieć, że rozdział 1 i 5 ukazują obraz zniszczenia. Rozdział 2 i 4 odnoszą się do przyczyn tej tragedii, natomiast rozdział 3 daje nam nową nadzieję. Tak więc widzimy, że z tych rozdziałów układa nam się góra. Co to za góra? To Golgota. Zatem rozważając Księgę Lamentacji razem z Chrystusem wspinamy się na Golgotę. On tam zanosi nasze grzechy, aby to, co zniszczyliśmy przez różnego rodzaju słabości i zło, naprawić narzędziem krzyża. I właśnie Golgota dzięki Chrystusowi staje się górą przemienienia. Golgota staje się górą nowej nadziei, a Chrystus stwarza wszystko na nowo. Księga Lamentacji jest nie tylko księgą żałoby i smutku, ale jest to również księga nadziei, nowej nadziei na odzyskanie tego, co się kiedyś utraciło. Rozważania będą ukazywały się we wtorki i piątki. Rozpoczniemy we wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, a zakończymy w Wielki Piątek. Dodam, że w tworzeniu tych rozważań wielką pomocą była dla mnie książka, czy też komentarz do Księgi Lamentacji księdza Dariusza Iwańskiego. Serdecznie zapraszam.